W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Diabeł siedzi na Watykanie. Nie wolno tym ludziom ufać. A co należy czynić? Po pierwsze, modlić się o wytrwanie w wierze katolickiej. Za przykładem apostołów módlmy się powielekroć. Panie, przymnóż nam wiary. Po drugie, lex orandi. Związać się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim, mszą świętą w rycie rzymskim. Kult katolicki, msza święta w rycie rzymskim jest czystym, nieskazitelnym źródłem wiary katolickiej. Katolik nie tylko może, ale ma święty obowiązek związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim. A zatem nie opcja, nie pozwolenie, lecz obowiązek. Kultem katolickim jest msza święta w rycie rzymskim. Po trzecie, lex credendi. Poznawać wiarę katolicką, czytając codziennie tradycyjne katolickie katechizmy, przynajmniej jedną stronę dziennie, codziennie. Arcybiskup Józef Bilczewski pisał o katechizmie katolickim. Katechizm jest co do objętości książeczką małą, ale co do bogactwa treści nie może z nim się równać żadna inna książka, a nawet wszystkie na świecie. Zawiera on streszczenie i sumę tego wszystkiego, co Pan Bóg objawił, sobory uchwaliły, papieże ogłosili, ojcowie Kościoła i święci nauczali. Daje on krótko i jasno odpowiedź na wszystkie pytania poruszające umysł i serce człowieka. Dlatego czytam codziennie tradycyjne katolickie katechizmy, przynajmniej jedną stronę dziennie, codziennie. Pomocne i umacniające nas w wierności wierze katolickiej będzie także dokładne poznawanie historii Kościoła katolickiego z czasów, kiedy nurty heretyckie zdominowały struktury kościelne. Chodzi przede wszystkim o wiek IV, arianizm, oraz o wiek XVI, anglikanizm. Czytajmy wiele o świętych z tamtych czasów. Zacznijmy od żywotu świętego Atanazego, biskupa, i świętego Jana Fischera, biskupa, kardynała, męczennika. Katolik czyta, katolik kształci się chętnie. Tylko wiara katolicka jest prawdziwa. Tylko wiara katolicka do zbawienia prowadzi. Już jest czas świadectwa, czas próby na miarę historyczną.
dochowajmy wierności wierze katolickiej. Mówi Pan nasz Jezus Chrystus, i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu. Kto zaś wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. Konsekwencja. Kalendarz świecki ma znaczenie dla wszystkich. Bardziej miejmy na uwadze rok kościelny i kalendarz katolicki. Trwa Adwent, czas pokuty, czas oczekiwania, czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Łacińskie słowo Adventus oznacza przybycie, przyjście, ale także początek, świt. W Kościele Adventus to czas przyjścia, okres przed Bożym Narodzeniem, Adwent. Nawiązuje ten okres rozpoczynający rok kościelny do wołania, które przez wieki rozlegało się w modlitwie do Boga, prośbie o przyjście zapowiadanego i upragnionego Mesjasza. Dobiega końca Adwent, czas pokuty, czas oczekiwania, czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj czwarta niedziela Adwentu. Ewangelia Święta stawia nam przed oczy postać świętego Jana Chrzciciela i przyszedł do całej krainy Jordanu, głosząc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów, jako napisano w księdze Mów Izajasza proroka, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, torujcie ścieżki Jego, wszelka dolina będzie wypełniona i każda góra i wzniesienie zniżone będą. Krzywe drogi staną się proste, a ostre wygładzone będą i każdy człowiek ujrzy zbawienie Boże. Święty Jan Chrzciciel pełnił misję proroka z odsłoniętą twarzą, jawnie. Nie zasłaniał swojej twarzy. Działał jawnie z imienia i nazwiska i powiedział to, co należało powiedzieć. Słowo prawdy, wielkim i małym. Święta Bożego Narodzenia już blisko. Czy tegoroczny Adwent przeżywam gorliwie, na modlitwie i w pilnej pracy nad sobą, nad uświęceniem swojej duszy? Czy gorliwie odprawiłem adwentowe rekolekcje, tak jak polecał kapłan? Przez 5 dni, poświęcając każdego dnia 30 minut na uważne wysłuchanie jednej katolickiej nauki? Czy dobrze się przygotowałem do adwentowej spowiedzi? Czy już odprawiłem dobrą przedświąteczną spowiedź? Czy jeśli łaska Boża prowadzi mnie do odprawienia spowiedzi generalnej z całego życia, dobrze się przygotowałem i taką dobrą, szczerą spowiedź generalną z całego życia odprawiłem?
Na co czekam? Wielkoduszność. Biorąc pod uwagę najświętsze rzeczywistości, Pana Boga, łaskę Bożą, sakramenty święte i biorąc pod uwagę największe dobro, zbawienie naszej duszy i biorąc pod uwagę dramatycznie pogmatwane dzisiejsze okoliczności w strukturach kościelnych, musimy być gotowi odejść od naszych przyzwyczajeń, że mieliśmy kościółek blisko i musimy być gotowi przebywać dalekie dystanse, podejmować dalekie podróże, aby wziąć udział w katolickiej mszy świętej w rycie rzymskim, sprawowanej przez katolickiego kapłana, aby wysłuchać z uwagą katolickiego nauczania katolickiego kapłana, aby przystąpić do spowiedzi u katolickiego kapłana. Trzeba dzisiaj być bardzo wielkodusznym, hojnym, nie skąpym, to znaczy nie żałować czasu dla Pana Boga na sprawy najświętsze. Już dobrze czynią niektórzy wierni, małżeństwa i rodziny, dokonując znacznej reorganizacji swojego rozkładu tygodnia i rozkładu swojej niedzieli. Znaczną część niedzieli, kilka godzin poświęcają chętnym sercem na dalekie dojazdy, aby godnie uczcić Pana Boga przez pobożny udział w katolickiej mszy świętej, przez wysłuchanie katolickiej ortodoksyjnej nauki, przez dobrą spowiedź sprawowaną w tradycyjnym katolickim rycie. Świętej pamięci ksiądz dr Gregorius Hesse radził: idźcie, a jeśli musicie jechać samochodem i brać urlop, to warto to zrobić dla ratowania swojej duszy. Idźcie do tradycyjnego księdza, aby się wyspowiadać. Bądźmy zatem wielkoduszni i nie żałujmy czasu dla Pana Boga. Przykazanie miłości Pana Boga jest największe, pierwsze, najważniejsze. Wyrazem miłości do Pana Boga jest między innymi czas, jaki Panu Bogu chętnym sercem poświęcamy. Dobiega końca Adwent. Boże Narodzenie blisko. Skoro już przygotowaliśmy swoją duszę, zadbajmy także o to, aby zachować wszystkie piękne zwyczaje związane ze świętami. Jest tu miejsce i na przedświąteczne porządki w domu, i na świąteczną dekorację domu, i na bogatszy stół, i na post ścisły w Wigilię, i na odświętny ubiór, i serdeczne podzielenie się opłatkiem przy stole wigilijnym, poprzedzone rodzinną modlitwą, i na piękną i kolorową szopkę, i choinkę, i na życzenia wysyłane do bliskich nam osób, i na kolędowanie, słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek. Mamy jako szlachetny naród polski najbogatszy na świecie skarbiec
kolęd i pastorałek. Zachowajmy wiernie w naszych rodzinach, w naszych domach, w Polsce, w polskim domu i za granicą w polskim domu te piękne zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Ucieszą one i dzieci, i dorosłych. Wszystko to ma znaczenie. Ma bowiem swoje źródło w tajemnicy wcielenia Syna Bożego, a równocześnie do tej tajemnicy prowadzi. Świętujemy tajemnicę przyjścia Syna Bożego. Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Kapłan w domu. Jest zwyczajem godnym kontynuacji w czasie bożonarodzeniowym zaproszenie kapłana do domu z modlitwą i Bożym błogosławieństwem. Ksiądz chodzi po kolędzie. Katolicki kapłan przychodzi, Chrystus przychodzi. Trzeba tu przy tej okazji powiedzieć, że są kapłani katolicy, którzy przybywają do domów katolickich codziennie przez modlitwę i słowo, modląc się codziennie za wiernych i za ich rodziny oraz za pośrednictwem internetu, odzywając się do wiernych codziennie słowem katolickim, ortodoksyjnym, budującym, pouczającym, napominającym, umacniającym, ewangelicznym. Niech będzie wolno tutaj przy tej przedświątecznej okazji wypowiedzieć jasno. Są trzy adresy internetowe, które wielu z nas ma wydrukowane na obrazkach z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. Trzy adresy internetowe, trzy blogi: Sacerdos Hyacinthus, Verbum Catholicum oraz Aktualia. Za pośrednictwem tych adresów dokonuje się cierpliwy, codzienny siew słowa prawdy, Boża siejba. W jakim celu? Dla dobra dusz, dla postępu dusz na drodze świętości, dla zbawienia dusz. Są te zaledwie trzy adresy internetowe, jak skromny Dawid wobec medialnej potęgi Goliata. Skromna proca okazuje się skuteczna dla zwalczania grzechu i błędu i w przygarnianiu dusz do katolickiej, niezmutowanej wiary, do sakramentów świętych, do życia w łasce i w prawdzie, w kraju i za granicą, na różnych kontynentach. Kapłan wypełnia w ten sposób Chrystusowy nakaz. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. Pokarm spożywamy codziennie. Pan Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Są miejsca nieliczne, gdzie katolicki kapłan codziennie karmi duszę słowem prawdy.
dla dobra dusz, oby te trzy adresy, sacerdos hiacintus, verbum catholicum oraz aktualia, znalazły chętne przyjęcie w polskich domach, w kraju i za granicą, w dniach świątecznych i przez cały Boży rok. A skoro już przyniosły dobre duchowe owoce w niejednej duszy, możemy ufać, że i dalsze dobre owoce w niejednej duszy przyniosą. Katolik czyta, katolik kształci się chętnie. Kto chętnie czyta o sprawach Bożych, daje świadectwo tego, że pragnie, aby jego modlitwa była nie tylko mówieniem do Pana Boga, ale także słuchaniem głosu Bożego. W Księdze Sentencji święty Izydor, biskup, pisze tak: oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem. Jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić równocześnie. Jeżeli nie, to lepiej modlić się niż czytać. Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać, albowiem kiedy modlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem. Kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami. Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury. To zaś, czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie. Czytanie ksiąg świętych przynosi podwójną korzyść. Wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga. Kto chętnie słucha o sprawach Bożych, daje świadectwo tego, że pragnie, aby jego modlitwa była nie tylko mówieniem do Pana Boga, ale także słuchaniem głosu Bożego. Bądźmy mądrzy, jak święta Teresa z Awili, która pisała: nigdy w życiu nie przykrzyło mi się słuchać rozmowy o Bogu. Zdaje się, że niektórym z wiernych przydałaby się przed mszą świętą choćby krótka modlitwa: Panie, daj mi ucho uważne. Drodzy wierni, niech te kilka przypomnień na dni przedświąteczne i świąteczne umocnią nas w wierze katolickiej. Skarb to nieoceniony, od którego zależy nasz doczesny i wieczny los. Święta Bożego Narodzenia mają nas umocnić w wierze katolickiej. Przygotujmy się do nich i przeżyjmy je z gorliwością, jak na dzieci Kościoła katolickiego Matki naszej przystało. Przywołajmy na zakończenie świadectwo żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku katolickiego kapłana, zakonnika, męczennika, który poniósł śmierć z rąk heretyckich kalwinów. Mowa pochwalna ku czci świętego Fidelisa z Sigmaringen.
papież Benedykt XIV w tych słowach uczcił świętego Fidelisa obrońcę wiary katolickiej. Rozwinął pełnię swojej miłości dla niesienia zewnętrznej pociechy i pomocy bliźnim, obejmując ojcowskim sercem wszystkich dotkniętych nieszczęściem, zbierał zewsząd jałmużny i karmił rzesze ubogich. Wspierał osamotnione sieroty i wdowy, uzyskując dla nich pomoc możnych i panujących. Niósł wszelką pomoc duchową i materialną więźniom, troskliwie odwiedzał chorych, pocieszał ich, jednał z Bogiem i przygotowywał do podjęcia ostatniej walki. W tym rodzaju posługiwania nigdy nie miał obfitszego plonu zasług, jak wówczas, gdy wojsko austriackie stacjonujące w Recji, prawie w całości wyniszczone epidemią, stało się godną litości pastwą chorób i śmierci. Równocześnie z tymi dziełami miłosierdzia mąż ten, wierny z imienia i w życiu, wyróżniał się gorliwością w obronie wiary katolickiej, którą niezmordowanie głosił, a na krótko przed oddaniem jej świadectwa swoją krwią w ostatnim wygłoszonym kazaniu pozostawił niejako testament w następujących słowach. O wiaro katolicka, jakże jesteś trwała, jakże jesteś mocna, jakże dobrze zakorzeniona, jakże jesteś dobrze ugruntowana na mocnej skale. Niebo i ziemia przeminą, ty natomiast nigdy nie będziesz mogła przeminąć. Od początku sprzeciwiał ci się cały świat, ale ty przemożnie nad wszystkim zatriumfowałaś. To jest bowiem zwycięstwo, które zwycięża świat, wiara nasza. Ona władzy Chrystusa podporządkowała najpotężniejszych królów. Ona oddała w uległość Chrystusowi narody. Co sprawiło, że apostołowie i męczennicy podejmowali ciężkie walki i znosili bardzo surowe kary, jeśli nie wiara, zwłaszcza w zmartwychwstanie? Co spowodowało, że pustelnicy wzgardzili przyjemnościami, odrzucili zaszczyty, podeptali bogactwa i prowadzili na pustyni samotne życie, jeśli nie żywa wiara? Co dzisiaj sprawia, że prawdziwi czciciele Chrystusa odrzucają rozkosze, pozostawiają przyjemności, znoszą trudności, cierpią przykrości? Żywa wiara, która działa przez miłość. Ona to sprawia, że ludzie w nadziei otrzymania dóbr przyszłych opuszczają doczesne i zamieniają doczesne na przyszłe. Historia Sanctorum Magistra Vitae. Historia świętych nauczycielką życia. Obyśmy chcieli się od świętych uczyć i nauczyć. Umocnieni świadectwem i słowem prawdziwych czcicieli Chrystusa, dochowajmy wierności wierze katolickiej, jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze dającej zbawienie. Tylko wiara katolicka jest prawdziwa. Tylko wiara katolicka do zbawienia prowadzi. Jest już czas świadectwa.
czas próby na miarę historyczną. Dochowajmy wierności wierze katolickiej. Mówi Pan nasz Jezus Chrystus. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu. Kto zaś wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.